Nagrywanie utworu. Występują trzy sposoby nagrywania utworów w PA600. Backing sequence, czasami zwane quick record, step backing sequence i tradycyjne 16-ścieżkowe nagrywanie MIDI. Przy backing sequence nie jest konieczne nagrywanie każdej ścieżki oddzielnie i używany może być dowolny styl, którego akompaniament rejestrowany jest na różnych trackach sequencera: perkusja, bas, organy itd. Upewnij się, że znajdujesz się w trybie Style Play i wybierz styl z kategorii Contemporary, strona druga, Jazzy Funk. Przejdź do trybu Sequencer i naciśnij przycisk Record na dole po lewej stronie wyświetlacza. Wybierz Backing Sequence, Quick Record i naciśnij OK. Wybierzmy teraz Variation 2 i użyjmy Intro 3 do rozpoczęcia utworu. Ustaw ósemki dla Resolution. Wyrówna to wprowadzane akordy, elementy stylu do wartości ósemek. Nie jest to konieczne, ale może pomóc w rytmicznym wprowadzeniu akordów i zmian elementu stylu. Naciskając przycisk Start Stop stylu, jednocześnie włączasz styl i rozpoczniesz nagrywanie po jednotaktowym odliczeniu. Jesteśmy gotowi. Naciśnij Start. Zagraj kilka akordów. Naciśnij Variation 3. Ending 3. Naciśnij Stop w obszarze Song Player. Przywróci to automatycznie utwór z powrotem do taktu pierwszego. Naciśnij Play. Wszystkie ścieżki stylu zostały nagrane podążając za akordami, które grałeś, wariacjami, zakończeniami itd. Stworzenie tego utworu na tradycyjnym sekwenserze zajęłoby godziny. Wyobraź sobie jednak, że popełniłeś błąd lub zmieniłeś progresję akordów. W zwykłym sekwenserze musiałbyś edytować każdą pojedynczą ścieżkę, nawet jeśli chciałbyś zamiast G-dur zagrać E-moll. Prowadzi to nas do drugiego sposobu nagrywania na PA600 – Step Backing Sequence. Dzięki temu możesz wprowadzać krok po kroku progresję akordową, wariację jaką chcesz w każdym takcie i tak dalej. Pozwala to nagrywać utwory wymagające dużo więcej czasu i cierpliwości. Jest to także znakomite dla muzyków, którzy nie grają dużo na klawiszach. Inną zaletą Step Backing Sequence jest gotowość do odtworzenia utworu nagranego za pomocą Backing Sequence i wprowadzenie zmian szybko i łatwo. Przykład. Przypuśćmy, że chcesz zmienić akord w utworze oraz wypełnienie. Naciśnij Record. Wybierz Step Backing Sequence i dotknij OK. Możesz przejść przez zdarzenie po takcie, po ósemce lub po każdym zdarzeniu. Zmieńmy pierwszy akord z D major na bemol septymowy, zaznaczając akord i grając na klawiaturze. Przejdź do Fismol i zmień go na Amol 6, ale zamiast grając go na klawiaturze, użyj wyświetlacza. Przejdźmy teraz do przodu, gdzie występuje wypełnienie 2 i zmienimy je na break. Dotknij done, a następnie yes. Teraz naciśnij play, by odsłuchać zmiany. Dodajmy teraz ścieżkę używając metody tradycyjnego sequencera. Naciśnij przycisk Record i wybierz Multitrack Sequencer. Przycisk Track Select jest używany do przełączania pomiędzy ścieżkami 1.8 i 9.16. Wyświetl ścieżki 1.8 i dotknij tutaj, by ustawić ścieżkę 8 w gotowości do nagrywania.
Dotknij ikonę Soundbank ścieżki 8 i wybierz brzmienie, jakie chcesz, a następnie Exit. Ustawmy resolution na high. Po naciśnięciu play nie będzie jednotaktowego odliczania. Naciśnij przycisk Record, by wyjść z nagrywania i naciśnij Play. Kiedy instrument jest wyłączony, utwór, który stworzyłeś, będzie usunięty. Jeśli opuścisz tryb Sequencer i przejdziesz do innego trybu, np. Style Play, utwór również będzie wykasowany, jednak zostaniesz o tym ostrzeżony komunikatem na wyświetlaczu. Dotknij No, by anulować i zapisz utwór na pendrive'ie. Otwórz menu strony i wybierz Save Song. Napęd USB jest prawdopodobnie w dalszym ciągu wybrany, więc naciśnij po prostu Save. Dotknij te i nazwij utwór, po czym naciśnij dwukrotnie OK, by potwierdzić zapis. Twój utwór został zapisany jako standardowy plik MIDI, który może być odtwarzany w trybie Song Play lub ładowany do innych sekwenserów. Przejdź do trybu Style Play. Zapisaliśmy utwór, więc dotknij Yes w odpowiedzi na ten komunikat. PA600 to niesamowite urządzenie do tworzenia własnej muzyki. Style inspirują, a wiele różnych sposobów nagrania pozwala uchwycić i zapisać pomysł w mgnieniu oka.